Witajcie moi drodzy. Zobaczcie, z jaką pięknie się książeczką do Was przychodzę. Jest to Przerwa. Pani Katerinę Vermette i od wydawnictwa Wielka Litera. Tak się ona przedstawia. Ta wspaniała pozycja. Super psinka. I słuchajcie, z tą książką miałam naprawdę wielki problem, bo są takie, których recenzje pisze się niemal na wyciągnięcie ręki. No i takie, które sprawiają niebywały ból. No, ja 3 dni chodziłam i myślałam, co mam o tej książce napisać. No, gdyż w ogóle ból jakiś się z niej ulatywał, sprawiał, że naprawdę prawie cały czas chciało mi się płakać. No, były takie sytuacje mniej smutne, czasem bardziej wesołe, ale ogólnie tych wesołych to było tyle, co kot napłakał. Naprawdę, tyle smutnych wieści od całkiem różnych kobiet, a zastanawiałam się, czy można mieć większego pecha w życiu od nich, czy nie można. Pozycja, choć wydaje się prosta, to powiem wam, że naprawdę ona poruszy w ogóle bardzo ważne tematy. Ona w sposób taki delikatny, jakby taki sublimacyjny poruszy naprawdę tak ważne kwestie dla niektórych osób i ona w ogóle tak jakby nie wstydzą się tutaj ludzie o nich opowiadać. Wiedzą, że mają problem, zwierzają się swoim przyjaciołom i no chwilami czekają po prostu, aż ktoś wyciągnie do nich tą rękę i im po prostu pomoże. No. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, wiecie, aż normalnie nie wiem, co mam powiedzieć, naprawdę. No, tak mi ciężko w ogóle się o niej mówi, cokolwiek. W ogóle znajdziemy tutaj motywy porzucenia, odrzucenia, samotności, obojętności i utraty nadziei. Także prawdziwy był tutaj motyw gwałtu, kiedy, wiecie co, no, starsza kobieta go zgłosiła i została niemal wyśmiana przez władzę. No, wiecie, zawsze zgania się po prostu winę na kobiety, tak? I nikt nawet, w ogóle nikt, nie zastanawiał się nad tym, że jej ciche nie miało miejsce naprawdę setki razy. Tyle tylko, że nikt tego nie udowodni, a mężczyźni jak zwykle stoją po stronie swojej płci. Jakżeby inaczej. Słuchajcie, są to historie o lokalnej społeczności, gdzie jest naprawdę bardzo dużo cierpienia. Gdzieś czyjaś tam siostra odeszła zbyt szybko, nawet nie mając możliwości nacieszyć się życiem. Ktoś stracił tutaj swojego partnera i naprawdę nie potrafi się pozbierać. Ból po stracie potęguje świadomość, że mieli być szczęśliwi do końca życia i o jeden dzień dłużej. Za to gdzieś indziej kobieta stara się utworzyć nowy związek, który z opinii innych nie ma żadnych szans na przetrwanie. Czasami nawet zbyt mocno słucha się innych, nie potrafiąc dostrzec prawdziwego szczęścia. Chociaż bywa i tak, że kłamstwo przechadza się każdego dnia, próbując być niezauważone. Przywdziewa maski różnych osób, żyjąc na karku nieszczerych ludzi. A kiedy już nawet ktoś się dostrzeże, to jego zdanie jest zbyt słabe, bo osoba okłamywana w ogóle w nie uwierzyła. Słuchajcie, książka powinna być przeczytana przez, moim zdaniem, jak największą liczbę osób, by uświadomić nie tylko maltretowanym, ale i maltretującym konsekwencje swoich czynów. Wiecie, nieraz człowiek naprawdę nie zastanawia się nad tym, że rujnując czyjś związek, tak naprawdę rujnuje mu całe dotychczasowe życie. Dla kogoś jedno słowo nic nie znaczy, a dla innego jest całym istnieniem. Ze spadającą łzą polecam ją światu, gdyż nie znalazłam do tej pory drugiej takiej książki, która by sprawiła, że człowiek chce się zmienić. I to chce się zmienić na lepsze. Chociaż może być nie wiem jak dobrym człowiekiem, nadal będzie dostrzegał jakieś tam drobne cechy, które sprawią, że on chce być jeszcze lepszy od tego dobrego, jaki był poprzednio. Naprawdę, to jest mocna książka, mega pozycja. Opowieści są strasznie chwilami stresujące, bardzo bolesne, ale naprawdę ukazujące prawdy życiowe, gdzie no nie zawsze ta sprawiedliwość po prostu się pojawia. I ja ją wam szczerze polecam. A tymczasem się z wami żegnam, bo aż mnie normalnie trzęsie, jak o nie myślę. Pa, pa, pa.